Oto tutaj w świątyni przed nią wznoszono krzyki: niech żyje kardynał Wyszyński, niech żyje arcybiskup Wojtyła. A tymczasem z drugiej strony ulicy leciały słowa: precz, precz z kościołem, precz z kardynałami, po co to wszystko? Tak trwało przez całą uroczystość, zwłaszcza na sumie milenijnej. Ową sumę milenijną odprawiał właśnie arcybiskup krakowski Karol Wojtyła. A kazanie w czasie tej sumy głosił prymas Polski. Właśnie w czasie tej sumy padły takie bardzo ważne słowa, które ja myślę, że skierowane do mieszkańców Zagłębia i Sosnowca, one do dzisiejszego dnia są bardzo aktualne, bardzo żywe i może niezbyt do dzisiejszego dnia zrozumiałe. Ksiądz prymas mówił troszeczkę może dzisiaj już językiem archaicznym coś takiego. Kościół nie jest astralnym ciałem, które krąży w stratosferze. Kościół chodzi po ziemi waszymi nogami, pracuje waszymi dłoniami, sercami i ustami. Spojrzeniem życzliwym, duchem apostolstwa, miłości i mocy nadprzyrodzonej. To jest Kościół, najmilsze dzieci. On się nie da zagrodzić łańcuchami w tym budynku, jak w getto. Wy za godzinę stąd odejdziecie. Pójdziecie do swoich domów, na ulicę Sosnowca, Będzina, Czeladzi, całego Zagłębia. Wejdziecie jako Kościół do waszych rodzin, warsztatów, fabryk, kopalń. W was mieszka Chrystus i w was i przez was działa. Dlatego wy jesteście odpowiedzialni za Kościół. To naprawdę ważne słowa i gdyby je przyjąć tak w pełni do swojego serca, to wszyscy mieszkańcy Zagłębia na pewno zostali szybko świętymi. Dzisiaj oto mamy za chwilę wmurować, poświęcić tablicę pamiątkową ku czci tamtych wydarzeń. Kiedy już kończyły się całe uroczystości, kardynał krakowski, arcybiskup krakowski, skierował także i swoje słowo do mieszkańców Zagłębia. Mówił, co ciekawe, o szlaku orlich gniazd. Mówił o dwóch orlich gniazdach. O tym, które jest w Krakowie, gdzie ma swą siedzibę święty Stanisław, i o drugim, które jest na Jasnej Górze. I mówił, że pomiędzy tymi gniazdami leży właśnie Zagłębie. Na szlak orlich gniazd, że tędy kiedyś wędrowała ikona Najświętszej Maryi Panny, którą wieziono gdzieś tam z daleka, z południa, aż do Częstochowy. I że ona wtedy błogosławiła tym ziemię. Z czasem te ziemie rozkwitły, stały się miejscem pracy, trudu i codziennego życia dla wielu tysięcy ludzi. Ale dalej arcybiskup, Matka Boża, temu ludowi błogosławił się trzeci. Kiedy w czerwcu 1999 roku już jako papież Jan Paweł II przybył do Sosnowca, nie dane mu było znowu wejść do tej świątyni. Wtedy na Placu Gwiezdnej powiedział tylko w czasie swego przemówienia, że właśnie na myśl przychodzi mu ta świątynia i to wydarzenie, kiedy w tym trudnym czasie tutaj właśnie modlili się ci, którym tego zabraniano. I ten trudny czas, w którym tak trudno było wyznawać swoją wiarę, przychodzi mu na myśl.
Tak się stało, że Jan Paweł II nie stanął w tej świątyni. Po raz drugi my niejako naprawiamy ten krok, fundując i poświęcając tą kamienicę. Oczywiście ma ona upamiętniać tamto wydarzenie. Katedra jest zawsze miejscem ważnym i miejscem pamięci, bo każda katedra, przede wszystkim jako siedziba biskupa, odsyła nas do łączności biskupa z Ojcem Świętym. Stąd mamy na przykład w naszej świątyni i tą statuę świętego Piotra na wzór Bazyliki Watykańskiej i tron biskupa, który nam przypomina, że biskupi są w stałej łączności z Ojcem Świętym. Jest to także wyraz czci i hołdu, ta tablica, dla Ojca Świętego. Dla tego wszystkiego, czego dokonał. Dla całej prawdy i wolności, którą głosił. Tak mówimy bardzo często, że Ojciec Święty dokonał tego czy tamtego, że jest taki ważny dla narodu polskiego, ale jak się tak spojrzy na ten cały pontyfikat, to on wcale nie był taki łatwy i przyjemny. To nie tylko tłumy wywatujące, pochwały, ale to przede wszystkim ciężka praca, czasem krytyka i odmowa, podejmowanie trudnych decyzji i stała obecność i wierność ideałom Jezusa Chrystusa. Stała wierność Ewangelii. Nawet w najtrudniejszych chwilach życia. W czasie zamachu, czy w czasie ostatnich dni. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam też bardzo piękne słowa o tym, że nie należy się bać tych, którzy ciało zabić mogą. Należy się bać tego, który zatruwa duszę i duszę może wtrącić do piekła. Ci wszyscy, którzy tu przybyli w tej te 40 lat temu, świadkowie kardynał Wyszyński i arcybiskup Wojtyła i arcybiskup Kominek w Wrocławiu i księża, profesorowie i cały lud wierny Zagłębia świadczyli o tym, że rzeczywiście wierzą w Boga. Mogli się bać tego i tych, którzy ciało mogli zabić. Bowiem można było trafić do więzienia, stracić pracę, być szykanowanym za to, że się otwarcie wyznaje swoją wiarę. Ale jednak tą wiarę ci ludzie otwarcie wyznają. I ta tablica tutaj nam przypomina nie tylko postać arcybiskupa krakowskiego, ale wchodząc do tej świątyni i patrząc na nią, pamiętajmy o tym, którzy wtedy, kiedy były ku temu wielkie przeszkody, przychodzili tutaj, modlili się, składali dzięki i prośby do Boga. I pamiętajmy o tych, dzięki którym my także wierzymy. Jest już wśród nich Ojciec Święty Jan Paweł II. Daj Panie Boże, żeby wkrótce święty. I są ci niezliczeni święci, których może nie znamy z imienia, ale którzy modlili się w tej świątyni. Niech oni orędują za nami i pozwolą nam także kiedyś szczęśliwie dojść do chwały niebieskiej. Co daj Panie?